Witam was serdecznie. Ulala. Migamy dalej. To jest jeszcze wszystko. Pamiętaj o wypatrywaniu mojego syna. Martwię się, że gdzieś się zgubił. Idziemy synka uratować. Dobrze. Śledzenie kultu. Przygotować się. Mój fokus się aktywuje. Ukoś się, dziewczyno. Jam jest groza. O, to już działa. Nie jestem wyciszony. Kto mówi? Hej, słyszysz mnie teraz? Cześć. Tak, ja... Jam jest groza słońca! Niech zgadnę, jesteś przywódcą kultu. Czemu zaatakowaliście serce matki? To tylko spokojna wioska. Nic nie może stanąć na drodze słońca. Wypalę tę ziemię na wiór i stworzę raj pozbawiony cienia. Bardzo rozsądne. Słuchaj, masz jedną szansę. Puść więźniów wolno! O nie, postaraj się, musisz ich dalej szukać. Na koniec znajdziesz mnie, a ja mam specjalną niespodziankę na tę okazję. Dobrze. Dobrze. Ale uwielbia niespodzianki, ale ta zapowiadała się kiepsko. Jakby miała odmienić jej życie. Chciałabyś wiedzieć, o co chodzi. Speco od opowieści nazywają to budowaniem napięcia. Budowaniem napięcia. Geronimo! I skrzyneczka. Chowa w bezpiecznym miejscu. Buty odrzutowe. Wysoko jak żyraf. Żuwacz. Więcej marudnych żuwaczy. Chyba też bym była zła, gdyby mi przeszkadzano w obiedzie. Ładnie. Nie. Le. Ogniście! To świecące miejsce świetnie się nadaje do ostrzału. Lala. Słaby punkt wciąż się trzyma. Szybko! Jeszcze kilka razy to samo miejsce. I w pupę. Mamy. A mogę też tylko przez to iść. To jest fajne. Skrzyneczka. Tam musimy iść, ale jeszcze pójdziemy tutaj do góry. Zbudujemy. Pieniążki musimy zbierać. Uf, ała. Żuwacz. Ha, cios zaskoczenia. Odpalenie! Kurajmy!
Jak ładnie. Tutaj do tyłu nie możemy iść. Przedwieczni budowali przedziwne rzeczy. Skrzyneczka. Mamy pełną butów? Nie, teraz mam prawie pełne. I w ogóle widziałam, że czwarty już poziom mamy. Odświeżające. Witaj ponownie. Co za niespodzianka. Wózek podlogowy. Tego potrzebowała. Znaleziony, nie kradziony. A ja też dostaję obrażenia. Zobaczymy. Idziemy sobie tutaj do góry. Zbudujemy sobie. To było wszystko. Sprawdzę tylko zamek od tej klatki. Działa. Czy każdy w waszym kulcie jest komikiem? O, więźniowie! W samą porę! Czas oczyścić drogę! Oczyścimy! Chodźcie szybko! Powalająco smaczne hot dog! Zabolało, co? Lala! Już czuję się silniejsza! Koniec paru i będzie waszym końcem! Lala. Prosto w cel. Oj, Jezus. Uwaga na dole. Ooo, to było piękne. Puszczyła będzie bezpieczniejsze. Płoń, garbie, płoń. Fajna uczka się wnętrznym kulpie. Mamy! O, teraz mogę skoczyć dwa razy wyżej! Dacie radę! Uratowani! Wszystko gra? Tak, dzięki. Wiedziałem, że ktoś się zjawi. Dałem się złapać tylko po to, by podsłuchać kultystów. Czego ja tu nie usłyszałem? O czym mówili? Mnóstwo o szerzeniu blasku słońca, co brzmiało nawet przyjaźnie. Okazuje się, że chcą zmienić świat w wypaloną słońcem pustynię. Ale nie słyszałaś tego ode mnie. O tak, zdaje się, że naprawdę lubią słońce. Lubią? Mają bzika na jego punkcie. A ten ich szef, Helis, ma już prawdziwą obsesję. Zachowaj to dla siebie, ale podobno jest rekordzistą świata w opalaniu. A to... dobrze wiedzieć. Lepiej jednak wrócę do serca matki, zanim pojawi się więcej kultystów. Pewnie zatrzymamy się tu na chwilę. Taki piękny dzień. Do domu wrócimy później. Taki piękny dzień. Nie sądziłam, dzień. Że ktoś przyjdzie. I następny złoty klocek. Oh yeah.
uratowana kaska złotą rączkę. Uratowałaś mnie w samą porę. Odkryłem nowy spisek w samym sercu. To znaczy w sercu matki. O nie! O co chodzi? Ktoś wystawia kubły ze śmieciami w niewłaściwe dni. Myśli, że zdoła to ukryć, ale ja jestem stary wyga. Dość tej zabawy w szpiega, Karst. Masz prawdziwą robotę, pamiętasz? Zajmujesz się wioską. A skoro Aloy zaczęła oczyszczać puszczę, możemy przywrócić temu miejscu dawną chwałę. O, nasza największa misja. Odbudowa wielkiego serca matki. Dobrze, kiedy zaczynamy? Od razu. Pewnie masz dość surowców, by odnowić jedno z tych parcel. Potem będzie można tu zbudować cokolwiek zechcesz. To brzmi całkiem łatwo. No to działam. Działamy. Personalizacja budynku. Dach. Jaki chcemy dach? Ciebie damy. Podwórko. Z lampionami. Kolor chaty. Tylko to możemy wybrać. Dobra. Uszkodzenie od całkowicie nadciągającego łuku. Dobrze. To mamy. A tutaj możemy jeszcze coś kupić. Już się drogo robi. Sekund pochłonięcia wroga. To zrobimy. Więcej punkty doświadczenia. Muszę stwierdzić, że przywódca kultystów jest bardzo uciążliwy. O, jest gwiazdka, to coś nowego. nie damy jej brodę. To też nie jest fajne. To mi się też nie podoba. Może przebieranka? Specjalizujesz się w łowach, tak? To założę się, że możesz. Ninjago. Lego City w ogóle też fajna gra, mam ją też. Dobrze, twarzą ku słońca. Głodna? Zrobiłem ci... Następną kanapkę? Masz ich już dość. Miałem ugotować fasolę. Ale skąd? Dawaj tę kanapkę! Pyszna kanapka, pyszna. Dzięki, Rost! Posmarowana masłem i musztardą. Tak jak lubisz. Też bym zjadł. To wszystko. Właśnie do tego cię szkoliłem, Aloy. Energicznego życia? Nie, do wszystkiego. Obrony świętych ziem, ratowania ludzi. Twoje przeznaczenie się objawia. Jestem tak dumny. Boję się jednak, że mi cię odbierze. Co? Jak? To twoja opowieść. Jestem tylko nauczycielem. Moim zadaniem było przygotować cię i jesteś gotowa. No chodź, ruszajmy dalej. No, Rost. Poluj na maszynę.
Ale tutaj mamy jeszcze skrzyneczkę. Czas się zmoczyć. I do góry. Czujka. Strzela czujka. To mi goni. Kolejna kupa złomu. No to na to musimy uważać. Wypatrujmy leczenia. Kurczę. A nie mam skoku. Mamy. Ładnie. Ulala, to na czujki to trzeba uważać. Zanim pójdziemy do góry, to pójdziemy pierw w lewo. Idziesz na zebranie i nim się spostrzeżesz, zostajesz strażnikiem w kulcie. Ulala. Podoba ci się? Jest nas więcej. Skocz przed tym przegrywem. Okej. Czekamy, czekamy. Brawa dla ciebie. U nie. Brak serduszek. No cóż. To mnie daleko cofnęło. Strzelić. Nie mogę iść dalej, aż nie strzelę. Ach,
Mam coś dla ciebie. Oj, uciekaj. Podoba ci się? Cała poleciała. Nikt cię nie naprawi. Nikt cię nie naprawi. Ha! Proszę. I tutaj na dół zbijemy sobie. Dym, dym. Znalazłaś mnie. Szczęśliwy dzień. Łuk obszarowy. Okej, mamy 20 szałów. Dym, 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 dym. Mówiłem! Więźniowie mają siedzieć wewnątrz klatki! Módl się, bym stąd nie wyszedł! Dobrze, dobrze! W tej klatce jest Varl. Biedak dał się schwytać. Idziesz na zebranie i nim się spostrzeżesz, zostajesz strażnikiem w kurcie! Mam coś dla ciebie! Jedna trafi w cel. To ty mnie do tego zmuszasz. Dobrze, kawałki. Awans. Dodatkowe serduszko mamy. Muszę iść do kibelca. Celuj prosto w świecące miejsce. Idziemy, bo jedna trafi w cel. Uhu. Nie. Puszka będzie bezpieczniejsza. Ha, cios zaskoczenia. La 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 la. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Uciekamy, uciekamy! Oczyść dobrze teren! Muszę się wyleczyć! Nie mam leczenia. Nie potrzebujemy już. No, prawie mnie załatwili. Moje zdrowie wygląda słabo. Jasna, Ejdo. To wszystko gra? O, tak. Dzięki. Dzięki, Aloy. Chyba jednak nie jestem takim wielkim wojownikiem. Hej, najlepsi wojownicy też robią czasem głupoty. Na przykład dają się złapać. Jak to się stało? Podkradałem się do dwóch kultystów, gotów przylać im włócznią, no i zaplątałem sobie stopę w pnączach. A potem padłem na twarz. No, tylko nie mów mojej mamie. Ani myślę. Przynajmniej próbowałeś. Słuchaj, Aloy, musisz być ostrożna. Szef kultystów, Helis, chce cię dopaść. On jest naprawdę dziwny. Nienawidzi drzew. Jaki potwór może nienawidzić drzew? A sądzę, że słońce mogło usmażyć mu mózg. Jestem pewny, że Tirsa jest gdzieś w pobliżu. Naprawdę? To chodźmy po nią! Idźmy po nią. Dziękuję! Zaraz weźmiemy... A, nie możemy tam jeszcze iść. Dobra. Dziękuję. Ciężko się czuję. Trzeba mnie wyleczyć. Złoty klocek.
twarzą ku słońca. Ładnie. Tam! Ona jest tam! Tirsa, wyglądasz... świetnie. Rost, nie zbliżaj się do klatki! O Boże! Wiedziałem, że mój wspaniały plan się uda! Hejs 1, Ruda 0. Kim jesteś? Jestem Elis! A kiedy już cię załatwię, wypełnię świat blaskiem słońca! Pustynie będą wszędzie, obowiązkowe opalanie się i... Zabijmy cię w uchę! Zawsze musisz to robić, szefie. To jest Hades? Przecież właśnie przemawiam. Zabij ją natychmiast. Nie, podziemny cień. Właśnie dlatego nikt nie traktuje mnie jak ważnego złoczyńcę. Dam sobie radę. Ręka ci się pali. Ręka ci się pali. Ręka mi się pali. Ugaś to, ugaś to. Zaraz cię ugaszę. Chłopaki? Chłopaki! O, tak! O, no daj spokój! Ludzie! Aloy! Rost! Woda? Jest tam gdzieś woda? Żegnaj, Aloy. Zawsze będę przy tobie. Ja też. To... Nie! Rost! Nie! Rost! Właśnie tak, jeśli to was ciekawi. Otrzymałem robotę narratora. Nie mogę uwierzyć, że Rosta już nie ma. Poświęcił się. Zawsze nade mną czuwał. Tak mi przykro, Aloy. Utrata bliskiej osoby zawsze boli. Ale mam wrażenie, że on nie odszedł naprawdę, wiesz? Masz na myśli, że wciąż nad nami czuwa? Ja też to czuję. Dam głowę, że jeśli się mocno postarasz, usłyszysz nawet jego głos. O tak. I na pewno chciałby, żebyśmy walczyli dalej. Ludzie z serca matki nas potrzebują. Bo jest narratorem. Aloy wróciła do domu, czując, że Rost będzie żył w jej głowie. Jego opowieści, rady, wyrafinowane poczucie humoru. Dobra, kapuję. Wciąż tu jesteś. Dzięki. Witaj. Ładnie. Naprawdę ładnie. Aloy. Dużo trenowałem. Ćwiczyłem walkę włócznią, czytałem komiksy. Jestem w pełni gotowy pomóc ci w szukaniu reszty więźniów. Komiksy? Co to komiksy? Nigdy nie czytałaś komiksów? O, to fascynujące dokumenty historyczne z przeszłości. O, musisz mi kiedyś opowiedzieć o tym więcej. Ale teraz mam coś dla ciebie. Nazywa się Focus i pomoże ci w walce z maszynami. W sumie w porządku. Rany! Będę wyglądać niczym superbohater. Muszę to przymierzyć. Jednak zdaje się, że Karst chce najpierw z tobą pogadać. Witaj ponownie, Aloy. Chyba wreszcie zdołamy odbudować jedną z najważniejszych części serca matki. O rany, serio? Tablicę ogłoszeń. O! Tablica ogłoszeń. Fajnie. To coś o wiele więcej. To miejsce, z którego możemy wszyscy korzystać, by łatwiej realizować swoje marzenia. Pewnie z kartkami w rodzaju, czy ktoś mi pomoże przenieść szafę w weekend? Tylko no wiesz, dziwaczniejszymi. Ważne jest, że to wzmacnia poczucie wspólnoty, działa na korzyść okolicy i wzbogaca nasze życie. A, to na co czekamy? Zadanie społeczności. Posilono się przez sztole na ucztę. Okej, to musimy zrobić. Osiągnij 5, by odblokować. 5 kostek, dobra. Musimy się przy stole posilić. Ale jeszcze chyba to nie mamy w ogóle odblokowano.
No dobrze. Znów pojawił się dom Matron. No to na tym zakończymy ten odcinek, a w następnym śmigamy oczywiście dalej. To trzymajcie się i do zobaczenia. Bez niej czujemy się zagubieni. Pa, pa.